Nie warto żyć do marnie. Pozostańmy jeszcze sekundę. Ja chciałbym przypomnieć takie najważniejsze zasady ekstremalnej drogi krzyżowej. Po pierwsze, dbamy o własne bezpieczeństwo. W razie gdyby trzeba było pomagać innym, tak? Na drodze ekstremalnej krzyżowej panuje reguła milczenia. I pamiętajcie, że ekstremalna droga krzyżowa trwa przez cały rok, tak? Czyli jakby dzisiejszy dzień tylko i wyłącznie inauguracja i idziemy na ekstremalną drogę krzyżową wtedy, kiedy nam najbardziej nie pasuje. To wtedy działa najlepiej. Poza tym macie szczególne pozdrowienia od księdza Stryczki odnośnie minusowych temperatur. Pamiętajcie, że ma być ciężko powalczyć o relację, bo Pan Bóg jest, jest to prawda niezaprzeczalna, natomiast my walczymy o relację w każdym warunkach, także atmosferycznych i w każdym warunku naszego życia. Bardzo bym też prosił, gdyby pojawiły się osoby takie, które chciałyby udzielić świadectwa o ekstremalnej drodze krzyżowej, to będzie taka możliwość skorzystania z naszego profilu na Facebooku i umieszczenia tam tego świadectwa. Teraz jeszcze jedna ważna informacja. Myślę, że część osób oczekiwała. Osoby, które wybierają się na trasę augustowską do Augustowa, biorą ze sobą tradycyjny gwóźdź. Osoby, które wybierają się do Kalwarii na Litwę, muszą mieć ze sobą dowód, to jest taki warunek. Straż graniczna jest powiadomiona na naszym przejściu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Niech nas Pan Bóg błogosławi, bo życie samo się nie zrobi.